Cześć, tu Fikimiki, Agatki i Moniki. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Agatka, skończyłaś ile lat? 8. Kochani, imprezę urodzinową miałam w super fajnie za i zabaw. Udało mi się zaprosić prawie wszystkie koleżanki z klasy. A to są prezenty od nich. Dziękuję wam, dziewczyny, że byłyście na mojej imprezie urodzinowej. I że dałyście mi takie fajne prezenty. Są tutaj też upominki. Od moich rodziców, dziadków, cioci. Wam wszystkim też bardzo dziękuję. Kochani, a wam pokażę zaraz wszystkie moje prezenty. Mamy zestaw do robienia bransoletek. Wow, chyba ci się bardzo przyda, co? No. Lubisz robić bransoletki. Wydaje się, że to jest tylko taki jeden zestaw, ale pod tym jest taka szufladka i jest drugi. Wow, czyli tutaj jeszcze niespodzianka, bo myślałaś, że tylko to co na górze, a okazuje się, że jeszcze niżej. Bardzo fajnie. Jeszcze mamy zakreślacze. Jakieś takie fajne pastelowe kolory. Przydadzą się do szkoły na pewno, prawda? No, na pewno. Taki fajny pluszowy zeszyt z brokatowym kwiatkiem. Jak ci zbraknie poduszek, mogłabyś też ten zeszyt zastosować, jaka taka poducha właśnie, fajna, no, milutka, prawda, do spania. No. Sprawdzamy, co będzie w następnym prezencie. Wow, a tu mam swój wymarzony zestaw Lego. Co to za zestaw, Agatko, z czym? Spokój, tu jest biurko, to jest łóżko, to jest drugie łóżko. No to fajnie, będzie ci się chyba układało, Agatko, prawda? Tutaj mam taki magiczny zeszyt do zdrapywania. Agatko, a wyjaśnij mi, co się robi w takim zeszycie do zdrapywania? Nie maluje się obrazką, tylko się wydrapuje je takim specjalnym piórem. Miam, miam, a tutaj mam pyszne pianki. Podzielisz się statusiem później? No może. W następnej torebce mam jeszcze większe Lego. Wow, jeszcze większy zestaw. Tym razem coś innego, Agatko. Ale coś z kotkami. No to na takie długie wieczory będziesz miała co robić, prawda? Prawda. Poprosisz taty do pomocy, czy nie? Please, zaproś tatusia, bo tatuś też lubi układać takie właśnie klocki. No dobra. Widzę, że zagłębiasz się po następny jakiś prezencik do tej torby. Co tam jest? Kinder Bueno. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. To są żelki Haribo. Wow, czyli tutaj bardzo dużo słodyczy dostałaś, tak? No. Lubisz? Lubię, bardzo lubię. Z Moniką chyba trochę też się podzielisz, prawda? Ale tak mówię. No Agatka, już się nie możemy doczekać, co będzie w następnej torebce i w następnym prezencie. I wow, coś wielkiego! Wielka poduszka! Wow, truskawka. Poduszka truskawka! Będziesz się przytulać do niej? Tak, będę. Miluśka, nie? Mhm. A tutaj mam takiego pluszowego, fajnego zwierzaczka. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę się nim bawić. Reszta tego prezentu to jakieś fajne ubrania. Wow, jaka ładna koszulka. A co tam jest, Agatka? Jakiś stworek fajny, tak? No, tak. Fajnie, fajne, bardzo ładne. Następna, jakaś w kwiatki, to co to jest? Ja myślałam, spódniczka? Ja myślałam, że najpierw to jest spódniczka, ale to jest koszulka. A, to jest koszulka, ale fajna, kolorowa, w kwiatuchy. No, tak. Podoba ci się? Mhm, ładna. Się. Jakaś bluza chyba, tak? Tak, bluza. Ale superancka. Na zimę, no na takie troszeczkę chłodniejsze dni. Na razie sobie nie założysz, prawda, bo jest gorąco. A ostatnia to jakaś koszulka, czy też bluza? Bo nie wiem, czy my do końca. Koszulka taka biała z jakimś fajnym I am a dreamer, czyli jestem marzycielem. Jesteś marzycielem? Część moich marzeń się właśnie w urodziny spełniła. A w następnej torebce mam taki słodziutki notesik. Wow, jaki fajny. Co tam będziesz sobie notować? Jakieś ważne rzeczy, tak? Będziesz brać do szkoły, czy raczej tak w domu? To raczej będziesz. Raczej w domu, dobra. I do tego jeszcze taki pluszowy też ten, długopis. Długopisik, no to będziesz mogła sobie zapisywać w tym notesie właśnie tym długopisikiem fajnym. Co tam jeszcze wyłowisz? I to są takie markery, że można pisać po szkle. Po szkle? I najpierw jest taki biały kolor i też tak... Aha, no to ja się czegoś tu już obawiam, że twoje okno będzie niedługo pomazane, bo zamazane, pokolorowane, tak? A da się to później zmazać, czy nie? Nie wiem. Może po swoim oknie nie maluj, prawda? Dobra, no tak. Trzeba będzie jakieś specjalne szkło wymyśleć, żeby potem pomalować, no. I tutaj mamy taką wielką szkatułkę, to jest na biżuterię. Tylko masz tyle biżuterii, żeby tutaj sobie wkładać?
Czy jeszcze nie masz? Musisz troszeczkę uzbierać, to tu jeszcze szufladki są, tak? Tak, tutaj. Pokaż, a wow, tu też jest miejsce na coś i tu też jest jeszcze miejsce na coś. Mhm. Fajne. Podoba ci się? Tak, podoba mi się. Bardzo przydatny prezent. O, widzę, że to jest ciężkie. Co tam ciężkiego Agatka ma? To najpierw ubrania. Aha, ubranka tutaj, tak, to następne. Spodnie, dzwony. Wow, spodenki, dzwony przydadzą się, prawda? Tak. Elegancko się wygląda w takich dzwonach, nie? Tak, masz już takie. Ładnie. No, masz już takie, chyba chodzisz do szkoły, prawda? Chodziłaś do szkoły w takich dzwonach. Chodziłam, tak. Mi się bardzo podobało, właśnie, tak wyglądałaś bardzo elegancko. No, te na pewno będą równie fajne. Tu jest jakaś. Tu koszulka z motylkiem takim, z motylkami. Lubisz motylki? Lubisz motylki? Lubię. Nie, motylki są fajne, kolorowe. I ta koszulka też jest bardzo fajna, no. Dobra, co tam jeszcze wyłowisz i z tego prezentu? Mamy tu bluzę. Bluza, jaka fajna! W kaczory Donaldy. I w myszkę Miki. I w tą, nie wiem jak się nazywa. Pamiętasz czy nie? Nie. Ta koleżanka kaczora Donalda. Tak. No, ale bardzo ładna bluza, prawda? Tak, bardzo ładna. Jeszcze mam taką białą koszulkę, taką tą. Elegancja Francja na jakieś występy, prawda? No, na rozpoczęcie tak. roku szkolnego. No, tak, właśnie. Bardzo dobrze. I potem na jakieś też właśnie występy jakieś różne, prawda? No tak, tak. Akademie jakieś, tak? I jeszcze tu są takie ładne, kolorowe papiery. Wow, różne wzorki, tak? Aha. Co można robić z takich papierów? No nie wiem, sobie jakieś wycinać, jakieś serduszka sobie wycinać. Wow, czyli też się przyda, prawda? No tak. No właśnie, do ozdabiania, albo w szkole też czasem pani może prosić o jakieś właśnie takie przyniesienie takich, no. takich jakichś kolorowych, fajnych papierków, no. Co tam jeszcze wyciągniesz fajnego? No, wykrętki do szkoły. Wow, czyli kolejna rzecz, która się przyda w drugiej klasie, na pewno, na 100%. Katka, a w ogóle ta torba jest prawie taka sama jak twoje spodnie teraz, które masz. Zauważyłaś? Zobacz, ja tak właśnie patrzę i nie wiem, która to jest torba, a która twoje spodnie. Ej, no, dobra. Tu następny kubeczek piękny. Z napisem Agata. Agata, czyli z twoim imieniem. A to jest chyba Stitch. Stitch. Tak? Lubisz Stitcha? Tak. Lubisz wszystko, co jest związane ze Stitchem teraz ostatnio, tak? Masz taką fazę. Ciekawe, czy nasi widzowie też mają taką fazę i ciekawe. Też to lubią. Ciekawe właśnie. Ciekawe. Napiszcie nam w komentarzach, kto lubi Stitcha, kto ma różne rzeczy ze Stitcha i jakie rzeczy macie ze Stitcha. Możecie nam napisać, bo teraz to jest chyba bardzo modne. Dobra, uwaga. I Uno, który się nauczyłam ostatnio grać, nie? Uno, tak? Uno, tak. Fajna gra? Bardzo fajna gra. Wciąga trochę, nie? Wciąga. Można sobie pograć z koleżankami, z kolegami. Fajnie, super, Ancko. Co tu mamy będzie? Taką teczkę. Teczka na pewno się przyda. Znowu rzecz taka, która będzie bardzo przydatna do szkoły. Co jeszcze? Takie puzzle. Z kotkiem superanckim, który patrzy na drugiego. Nie, on patrzy w bańkę, a tam jest jego odbicie. Co nie? Tak, ja myślałam, że No nie, nie, to jest jego odbicie. Jak fajnie ktoś to wymyślił. Agatka, a ty czasami jak bańki puszczasz, to widzisz swoje odbicie w takiej bańce, czy nie? Nie, nie widzisz, no widzisz, a ten kotek tak się zaciekawił. No dobra, będziesz układać, może ci pomoże tata, albo mama, albo babcia, albo dziadek, nie? Bo lubisz tak. układać takie puzzle. Dobra, a tu masz książkę o kotach. Ciekawe, jakie tam wiadomości będą w tej książce, prawda? No ciekawe. Kochani, jeszcze raz bardzo dziękuję za te wszystkie prezenty. Cieszę się, że byliście razem ze mną na moich urodzinach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich koleżanek, które były na moich urodzinach. Jowankę, Alicję, Maję, drugą Maję, Marcelinkę, Gabrysię i Marysię. Pozdrawiam też koleżanki, które nie mogły być na moich urodzinach, Lenę i Hanię. No i pozdrawiam też Ignasia. Wracaj szybko do zdrowia. A wy, kochani jej widzowie, mieliście już swoje urodziny? Możecie pisać też w komentarzach. I możecie też napisać, co dostaliście na swoje urodziny. Oglądajcie inne filmiki na kanale Figi Migi, Agatki i Moniki. Klikajcie w miniaturki, które teraz widzicie na ekranie. Wbijajcie też na naszego Facebooka oraz Instagrama. Subskrybujcie też kanał z dzwoneczkiem. Do zobaczenia, pa pa!